następne pokolenie Palestyńczyków, którzy są dzisiaj, ci Palestyńczycy, którzy dzisiaj mają 5-10 lat i mieszkają w Strefie Gazy, za 10, 15, 20 lat sięgną po broń przeciwko Izraelowi. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Antysemityzm chwyta pewne tematy, no w tym wypadku akurat temat jest uzasadniony, no i Strefa Gazy staje się przedmiotem nie rozważań o tym, czy polityka Izraela jest dobra czy zła, tylko po prostu pretekstem tego, żeby hołdować uprzedzeniom dalej. I 7 października Hamas jako struktura rządząca Strefą Gazy wszedł do Izraela i zaatakował Izrael. Więc Izrael ma prawo się bronić. Więc prawo do obrony jest świętym prawem i Izrael go używa. No, i ja uważam, że przekroczył czerwoną linię, jeśli chodzi o rozmiar tego, jakby skalę tej odpowiedzi. Uważam, że przekroczył. I uważam, że Netanyahu popełnia błąd. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w cotygodniowym Prawie do Niuansu. Wracamy po krótkiej przerwie. Niuansu nadal potrzeba, jak powietrza, jak medialnych baniek, ale też potrzeba przeżyć to wszystko. Więc proszę Państwa, nadal trwa okres rozliczenia podatkowego. Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie 1,5% Fundacji Kultura Liberalna. Jeżeli Państwa cieszy i raduje to, co robi, dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Faktem jest, że jest Państwa coraz więcej. I możemy dzięki temu te nasze niestandardowe materiały tworzyć i z Państwem być. A dziś naszym gościem jest Bartosz Węglarczyk. Witaj. Dzień dobry. Redaktor naczelny Onetu, a dziś także autor książki Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach. O, proszę bardzo, tutaj pokazujemy rozmowa z Johnny Danielsem. W zasadzie to powiem ci tak, weźmy byka za rogi, podpadniemy pewnie. Słuchaj, my operujemy w takiej rzeczywistości medialnej, w której nawet rozmowa na temat tego, że zginął Polak w Strefie Gazy jest, może być przedmiotem takich kontrowersji, że różne korporacje ze Stanów Zjednoczonych i innych miejsc będą przycinać algorytmami zasięgi. Trudno. Bartku, twoja książka jest na temat taki, który zapowiada tytuł. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach, ale za bardzo baliście się zapytać. My jednocześnie mamy taką sytuację, w której nasz rodak, który wyruszył z pomocą humanitarną, zginął. Zresztą 7 osób tam zginęło. Jest to news w BBC i w innych mediach numer 1. Ja nie mogę cię nie zapytać o to. Trudno. Niech nam ścinają. O co chcesz zapytać? No chcę zapytać ciebie w pierwszej kolejności o to, czy w kontekście twoich rozważań o relacjach polsko-żydowskich dowiadujemy się w Warszawie o tym, że zginął Polak, który wyruszył z pomocą humanitarną. Jakie przewidujesz reakcje? Znaczy reakcje już mamy i te reakcje się składają chyba na dwóch poziomach. Na takim poziomie oczywistym i słusznym, no to jest oczywiście szok i oburzenie. I domaganie się wyjaśnienia, tak żebyśmy poznali wszystkie szczegóły tej sytuacji, żebyśmy mogli ocenić, jaki błąd został popełniony, czy to był błąd, czy to była świadoma decyzja, kto ją podjął, jak ją podjął. Zwracam uwagę, że tam nie tylko Polak zginął, ale oczywiście zginęli obywatele kilku krajów, Australijczyk, Amerykanin, Brytyjczycy, więc tych rządów jest więcej. Jestem przekonany, że te odpowiedzi na to pytanie usłyszymy. Ja jestem przekonany o tym, że bardzo szczegółowo się dowiemy, co się stało. Mhm. Potem przyjdzie czas na ocenę, czy to był błąd, czy to była świadoma decyzja, ale najpierw się dowiedzmy, co się stało. Natomiast oczywiście jest drugi poziom tej reakcji. To jest wysyp antysemityzmu, którego jesteśmy świadkami, bo fajnie jest być antysemitą, jeżeli można to zrobić w słusznej sprawie, na przykład takie jak domaganie się wyjaśnienia śmierci naszego rodaka. Bo domaganie się tej informacji jest oczywiście słuszne, więc można polecieć w tą stronę i zacząć atakować Żydów ogólnie. I to się oczywiście wszystko dzieje naraz. Nie jest to tylko problem Polski. I właśnie dlatego cieszy mnie, że możemy w kontekście waszej zniuansowanej książki porozmawiać. Otóż to jest coś, co kiedyś Alan Finkielkraut nazwał antysemicką twarzą lewicy. To znaczy, że to jest tytuł książki, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której po prostu antysemityzm chwyta pewne tematy. No w tym wypadku akurat temat jest uzasadniony. No i Strefa Gazy staje się przedmiotem nie rozważań o tym, czy
polityka Izraela jest dobra czy zła, tylko po prostu pretekstem tego, żeby hołdować uprzedzeniom dalej. Tak, to jest na przykładzie polskim to bardzo wyraźnie widać, bo ja przypomnę, może nie wszyscy wiedzą, że to nie jest pierwszy polski obywatel, który zginął w Strefie Gazy, tylko drugi w tym konflikcie. Przypomnijmy, to chodzi o pana, który nazywał się Damian Sobul. Tak, znaczy to był ten pracownik humanitarny, który zginął w konwoju, ale wcześniej zginął jeden z zakładników porwanych przez Hamas, który był obywatelem polskim. No ja wówczas nie słyszałem takiego oburzenia i reakcji tak gwałtownej. Ciekawe dlaczego. No ciekawe dlaczego. Oczywiście, że cała ta sytuacja jest... Znaczy, zainteresowanie tą sytuacją jest oczywiście zrozumiałe. Nie mówię w tej chwili o ataku na konwój. Mówię o tym wszystkim, co się dzieje wokół Izraela w ostatnich miesiącach, przez ostatnie pół roku. Ale na koniec pamiętajmy, jak to się zaczęło. Zaczęło się od zamordowania ponad 1200 obywateli Izraela. I nie tylko obywateli Izraela. Tam zginęli obywatele różnych krajów. Na przykład Nepalu. Na przykład Nepalczycy, którzy nie, akurat się znaleźli. To była potworna masakra. To była największa masakra Żydów od II wojny światowej. Taka jedno wydarzenie. I słowo pogrom wcale nie jest nie na miejscu. Absolutnie, to był pogrom. I spodziewanie się, że Izrael położy uszy po sobie i nic nie zrobi w tej sprawie, było naiwnością. Po to Hamas to zrobił, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło. I było jasne, że to się wydarzy. I też warto pamiętać o tym, że wojna w Strefie Gazy może się zakończyć w jeden dzień. W jeden dzień. Wystarczy, że Hamas odda zakładników, których nadal przetrzymuje. Albo przynajmniej odda ich ciała, bo prawdopodobnie duża część z tych zakładników, którzy nadal są przetrzymywani, nie żyje już. Hamas tego nie robi. To Hamas ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Strefie Gazy. Oczywiście, że za śmierć pracowników humanitarnych ponosi odpowiedzialność ten, kto wydał rozkaz użycia siły przeciwko temu konwojowi. Natomiast za całą sytuację ponosi odpowiedzialność Hamas. I warto o tym pamiętać. Jednocześnie oczywiście tutaj trzeba dodać, że w samym Izraelu nie brakuje krytyków polityki Netanyahu i tych, którzy uważają, że że cała ta operacja wojskowa przyniesie więcej szkody niż pożytku, więc powiedzmy sobie uczciwie, że w samym Izraelu ludzie są na ten temat ostro podzieleni. Oczywiście pamiętajmy o tym, że gdyby Hamas nie zaatakował Izraela, to prawdopodobnie dzisiaj Netanyahu nie byłby już premierem Izraela, bo przecież tam był gigantyczny kryzys polityczny wywołany kryzysem konstytucyjnym wokół praworządności. No przecież znamy to doskonale. Więc był ten olbrzymi kryzys, chyba największy w ogóle kryzys polityczny od co najmniej kilkudziesięciu lat w Izraelu. I naprawdę Netanyahu by dzisiaj nie było. Hamas spowodował, że Netanyahu nadal jest premierem, bo Izraelczycy mają, w ogóle Żydzi mają tą umiejętność, że w momentach kryzysu się naprawdę jednoczą. I to zjednoczenie nastąpiło po 7 października. No egzystencjalne zagrożenie dla państwa. Oczywiście. Prawda? I pamiętajmy to, o czym mówisz, że na koniec Hamas jest organizacją, która ma jako swój cel wpisane zniszczenie Izraela. Jako swój cel. No razem z Iranem, prawda? Z Iranem. Więc naprawdę no, Hamas ma bardzo ścisłe powiązania z Iranem i bez Iranu by nie mógł istnieć. Więc naprawdę spodziewanie się, że Izrael postąpi inaczej i byłoby naiwnością. Ja tylko podkreślę, że jak na każdej wojnie błędy się tragiczne zdarzają. Izrael zabił własnych zakładników, przypomnę, że była taka sytuacja. Więc niestety moim zdaniem dopóki trwa wojna, dopóty takie historie będą się zdarzać, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta wojna się błyskawicznie skończyła. Jeszcze raz przypomnę, ona się może skończyć dzisiaj. Starczy, że Hamas odda zakładników. A jak ty rozdzielasz, jak się zastanawiasz, rozmawiasz, jak rozdzielasz te kwestie, która jest podnoszona w komentarzach do wydarzeń w Strefie Gazy, mianowicie dysproporcje pomiędzy tym, ilu zginęło obywateli Izraela kilka miesięcy temu, a ilu ginie teraz osób w Strefie Gazy? No to jest dramatyczne pytanie, ale dotyczy faktów. Na wojnie najbardziej cierpią cywile, to jest zawsze jasne. Różnica jest taka, że Izrael robi wszystko, żeby chronić swoich obywateli. Hamas tego nie robi. Hamas, który rządzi, przypomnę, Strefą Gazy, czy rządził raz, bo już nie rządzi, ale który rządził Strefą Gazy, w związku z tym ponosił pełną odpowiedzialność za życie każdego Palestyńczyka w Strefie Gazy. No, tym atakiem uważamy, że pomógł tym Palestyńczykom, że to był taki objaw dbania o swoich obywateli, którymi się rządzi, czy ten atak był raczej wyrazem tego, że ma się gdzieś kompletnie tych swoich współobywateli, współrodaków. Jeden z liderów Hamasu nagrał wideo, którym powiedział o otwarcie po ataku 7 października, to nagranie jest w sieci, można je obejrzeć, gdzie mówił o tym, że cierpienie, fizyczne cierpienie Palestyńczyków jest im potrzebne, żeby świat nie zapomniał o sprawie palestyńskiej. No więc mamy z jednej strony rząd
izraelski, który mówi, bezpieczeństwo Izraelczyków jest najważniejsze dla nas, a z drugiej strony mamy rząd, który mówi, cierpienie naszych rodaków jest najważniejsze dla nas. No więc stąd się bierze ta dysproporcja. I też zarzucanie Izraelowi, że jest za silny, no... Jakby, no trudno, tam słabi raczej... Słabi na Bliskim Wschodzie nie przeżywają. Ja taką starą zasadę, którą zawsze powtarzam, która obowiązuje wobec całego konfliktu bliskowschodniego. Gdyby dzisiaj państwa arabskie powiedziały, likwidujemy swoje armie, przestajemy walczyć, nie używamy, wyrzekamy się siły w ogóle, całkowicie, to wówczas zapanowałby Bliski Wschód, na Bliskim Wschodzie zapanowałby pokój. Natomiast gdyby Izrael dzisiaj powiedział, likwidujemy armię, przestajemy, wyrzekamy się użycia siły, to jutro przestałby istnieć. No i to jest ta różnica. A powiedz mi, jest taki moment, taka czerwona linia, którą uważasz, że polityka Netanyahu przekroczyła, albo że jest coś, czego nie powinni zrobić w reakcji? Ja uważam, że oni już przekroczyli tą granicę i uważam, że Netanyahu powinien ponieść odpowiedzialność. Ja nie jestem wielkim fanem obecnego premiera Izraela i uważam, że gdyby ktoś inny stał na czele rządu izraelskiego, to prawdopodobnie ta sytuacja by inaczej wyglądała, ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. To znaczy, ja nie mam... wiesz, bo bardzo trudno się mówi o takich czerwonych granicach w ogóle w czasie wojny. I ostatnio czytałem też takie rozważania na temat tego, czy kraje zachodnie, i to w Niemczech bardzo jest żywa dyskusja na ten temat, czy kraje zachodnie przekroczyły czerwoną granicę, paląc dziesiątki i setki tysięcy osób cywilnych w bombardowaniach państw, miast niemieckich w czasie II wojny światowej. No tak, ale to jest, wiesz, przeszłość, która... Ale ta dyskusja... Ale oczywiście, ale że co jest, my uważamy na ten temat? Czy jakbyśmy zapytali Polaków, czy bombardowanie Drezna w 1944 roku było, czy w 1945 było, uważamy, że było uzasadnione, czy nie było uzasadnione? Każda wojna jest złem. Znaczy, ja próbuję tylko raczej powiedzieć... Raczej u nas nikt na współczucie się nie wyrywa, no albo raczej no mniej, natomiast rzeczywiście... No właśnie, a czym się dzieci niemieckie w 1945 roku różniło od dzieci palestyńskich w 2024? Ja jakby... Ja tylko ale pokazuję, co z tej, jaki ja tylko wniosek pokazuję, z tej analogii twojej? Wniosek z analogii jest taki. Wojna jest zawsze złem i zawsze na wojnie giną cywile i zawsze jest najwięcej ofiar cywilnych. I na koniec powinniśmy wszyscy zabiegać o to, żeby właśnie wszyscy się wyrzekli siły. Świat idealny to jest świat, w którym wszystkie państwa i wszystkie organizacje wyrzekają się użycia siły jako środka do osiągania celów politycznych. A wiesz, że jest jedna, nie chcę tutaj, wiesz, ale... My mamy prawo do niuansu. Jest jeden moment, w którym mi się zapala pół czerwonej lampki, mianowicie lewica francuska używa twojego argumentu do tego, żeby Ukraina się poddała. Mianowicie permanentnie mówią o tym, że natychmiast trzeba zakończyć wojnę w Ukrainie, przestać płacić, przestać pomagać. Zresztą w Stanach Zjednoczonych wiemy, że również tego typu głosy są, żeby zakończyć wojnę w 24 godziny i przestać tam wysyłać broń. Jest to w przypadku lewicy francuskiej, akurat tego ugrupowania Jean-Luc Mélenchona, żeby być precyzyjnym, no w imię pacyfizmu wypowiadane stanowisko. Ponieważ absolutnie, znaczy różnica jest taka, że świat nie jest idealny i w związku z tym mamy prawo do obrony. Rosjanie weszli na terytorium Ukrainy, Ukraina ma prawo bronić swojego terytorium. Wojna w Strefie Gazy zaczęła się od wejścia Hamasu na teren Izraela. Nie od wejścia armii izraelskiej do Strefy Gazy. Izraelczyków nie było w Strefie Gazy. Strefa Gazy była w całości rządzona przez Hamas. I 7 października Hamas, jako struktura rządząca Strefą Gazy, wszedł do Izraela i zaatakował Izrael. Więc Izrael ma prawo się bronić. Więc prawo do obrony jest świętym prawem i Izrael go używa. No i ja uważam, że przekroczył czerwoną linię, jeśli chodzi o rozmiar tego, jakby skalę tej odpowiedzi. Uważam, że przekroczył. I uważam, że Netanyahu popełnia błąd. Natomiast celem Izraela, jako cel Izraela, którym jest odzyskanie zakładników, którzy nadal są przetrzymywani tam, być może nie żyją, ale my tego nie wiemy. Ale też wiemy, że Izrael odzyskuje ciała, że dla Izraelczyków święte jest odzyskanie ciała w przypadku sytuacji, w której zakładnik nie żyje. Po pierwsze jest odzyskanie zakładników, tym celem jest odzyskanie zakładników, a drugim celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której podobny atak nie będzie w przyszłości możliwy. I te cele są całkowicie uzasadnione. Problem jest w skali odpowiedzi. No właśnie, bo w samym Izraelu zwraca się uwagę, przeciwnicy polityki Netanyahu zwracają uwagę na to, że
kłopotem jest, że nienawiść rodzi nienawiść. No po prostu tutaj nie ma co szukać innych określeń, że jeżeli tyle nieszczęścia w strefie Gazy spowodowano, co niczego nie umniejsza w cierpieniach Izraelczyków, że to w gruncie rzeczy nie może nic dobrego ani na dłuższą, ani na krótszą metę przynieść, co zresztą ma swój precedens, bo przecież już Izrael, to już może nie wszyscy pamiętają, w Libanie próbował sobie poradzić z tym, że strzela się do niego z północy, wszedł i co się stało? I w gruncie rzeczy wtedy na Bliskim Wschodzie odkryto taktykę zamachów bombowych, bo ona wcześniej nie była tak popularna, prawda? To jest złe słowo, ale prawda jest taka, że na dobrą sprawę ataki bombowe przeciwko Izraelowi rozpoczęły się na pełną skalą od pewnej poczucia bezsilności wobec armii izraelskiej w Libanie i wtedy Hezbollah, prawda, zaczyna budować się jakoś w siła i zupełnie młodzi chłopcy, to pierwszy był młody chłopak z Libanu, bezsilni, no to zakładają ładunki, idą i wysadzają jedną z kwater wojskowych Izraela. I od tego się zaczęło. Wiesz, jak ludzie w Izraelu mówią teraz, rozmawiając z sobą, jak Żyd spoza Izraela pyta Żyda z Izraela, gdzie mieszkasz w Izraelu? Wiesz, jakie jest najpopularniejsze teraz określenie? Określasz, jak daleko masz, ile masz czasu od alarmu rakietowego do zbiegnięcia do schronu. I na przykład mówisz, mieszkam 4 minuty. No to jest taki przeżarty przez łzy, prawda? 4 minuty jest bardzo długo. Ludzie na południu Izraela mają na przykład 30 sekund od momentu, kiedy jest ogłoszony alarm rakietowy, do momentu, kiedy w środku nocy zabierasz swoje dzieci, swoją rodzinę i zbiegasz do schronu. 30 sekund masz na to, żeby się obudzić i zbiec na dół do piwnicy. W takiej rzeczywistości żyje Izrael. Ja jakby się absolutnie z tą zgadzam. I nienawiść budzi nienawiść i rośnie nam pytania, nowe pokolenie. Moim zdaniem to są dobre pytania i odpowiedź na nie jest jednoznaczna. Następne pokolenie Palestyńczyków, którzy są dzisiaj, ci Palestyńczycy, którzy dzisiaj mają 5-10 lat i mieszkają w Strefie Gazy, za 10, 15, 20 lat sięgną po broń przeciwko Izraelowi. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Powiem ci więcej, bo ja miałem taki moment, że sporo jeździłem po regionie i to jest nienawiść, którą się wozi w sercu. Absolutnie. Bo pamiętam rozmowę z dwoma Palestyńczykami w zupełnie pokojowej sytuacji w Jordanii. I oni po prostu mówili, że nienawidzą Izraela, to trzeba wymazać z piękna pogoda, turystyczna, tak, prawda, sytuacja, a oni w sercu niosą tę nienawiść do Izraela. Absolutnie tak. I tak absolutnie jest. No pytanie, skąd się to bierze i co zrobić, żeby ten cykl przemocy przerwać. Dopóki ten cykl istnieje, dopóty Izrael się będzie bronił, ja nie mam żadnej wątpliwości, że w którymś momencie ta sytuacja obecna się wyciszy, no bo taki jest cykl przemocy na Bliskim Wschodzie. To się wyciszy, wypali, wyciszy, będziemy mieli okres spokoju, a potem od nowa się wszystko zacznie. Żeby przerwać ten cykl przemocy, potrzebne jest rozwiązanie polityczne, jest to oczywiste. Palestyna musi być niepodległym państwem. Myślę, że to w ogóle jest poza dyskusją. To jest jasne. Wiesz, że to temat od zaraz 100 lat minie. No właśnie. I pytanie oczywiście, dlaczego się tak nie dzieje, tak? Dlaczego Palestyna do dzisiaj nie jest niepodległym państwem, skoro wszyscy wiedzą, a realnie wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy uważają, że to jest złe rozwiązanie, to też wiedzą, że to jest jedyne rozwiązanie. Może ono jest złe, ale jest jedyne. Nie wiem, wiesz, teraz to, co się dzieje w Strefie Gazy, trochę wygląda tak, jakby pojawiło się w głowie Netanyahu. Może się mylę, ale takie rozwiązanie, żeby sprawić, żeby jak najwięcej uchodźców było. Myślę, że w głowie Netanyahu i w głowie wielu strategów izraelskich jest przekonanie, że autonomia palestyńska, też wiesz, wchodzimy teraz wewnątrz sprawy palestyńskiej, tak? Mamy dwie siły palestyńskie, które prą do niepodległości. Hamas moim zdaniem nie przed do niepodległej Palestyny, Hamas przed do zniszczenia Izraela. Czyli to jest strefa Gazy, proszę państwa. To jest strefa Gazy. Hamas to jest strefa Gazy, autonomia palestyńska to jest zachodni brzeg. I teraz autonomia palestyńska od lat, jej celem nie jest zniszczenie Izraela, tylko jej celem jest zbudowanie niepodległej Palestyny. Celem Hamasu nie jest zbudowanie Palestyny, jest zniszczenie Izraela. I to jest jakby wewnątrz sprawy palestyńskiej dwie siły, które są nawzajem sprzeczne. I moim zdaniem rząd izraelski uznał, że nie ma szans na ułożenie sobie w jakikolwiek sposób relacji z Hamasem. Izrael, wbrew temu, co wielu Palestyńczyków twierdzi, no zwłaszcza tych, którzy mieszkają w Polsce, a nie na Bliskim Wschodzie, Izrael ma bardzo dobre relacje z autonomią palestyńską.
To one się, te dwie grupy się wspierają nawzajem. Tak naprawdę tam oczywiście publicznie możemy słyszeć co innego, ale za zamkniętymi drzwiami oni się nawzajem wspierają. Natomiast z Hamasem, jak się okazuje, nie ma rozmowy. I teraz pytanie moje do wszystkich, którzy uważają, że powinno się zdarzyć coś innego, jest jak sobie układać, jak, w jaki sposób Polacy mieli sobie ułożyć relacje z Trzecią Rzeszą w czasie II wojny światowej, jeżeli celem Trzeciej Rzeszy było zniszczenie narodu polskiego. No, ale to jest dokładnie, znaczy warto sobie to pytanie zadać. Nie było szans na ułożenie tych relacji. Trzeba było wygrać wojnę. I jakby to było jasne dla wszystkich, powiedział to Winston Churchill, mówili to wszyscy przywódcy świata zachodniego. Nie układamy się z Trzecią Rzeszą, trzeba Trzecią Rzeszę zniszczyć. I teraz Izrael jest dokładnie w tej samej sytuacji. Ma wroga przeciwko sobie, który nie liczy się z życiem swoich rodaków i którego jedynym celem jest zniszczenie Izraela. Te porównywanie do nazizmu i do faszyzmu jest absolutnie uzasadnione. Tak, Hamas to są naziści. To są naziści, którzy nie chcą szczęścia dla swoich ludzi, tylko chcą nieszczęście dla swojego wroga. Jasne. No z punktu widzenia polskiego, bo tutaj mamy kontekst i znowu chciałbym, żebyśmy to sprowadzili do faktów. Ambasador Izraela, Jacob Liwne, mówi, że takie o śmierci Polaka w Strefie Gazy, takie rzeczy się zdarzają. Nie wierzę, że ktoś w armii Izraela miał celowo strzelać do osób niewinnych. Kiedy będziemy mieli informacje, podzielimy się z naszymi przyjaciółmi w Polsce, powiedział, pytany o możliwość przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa. A nasz komentator Konstanty Gebert w komentarzu pisze: orzeczenie o tym, że była to zbrodnia wojenna, należy do Trybunału, nie do publicysty. Trudno jednak inaczej zakwalifikować ten czyn. Co, jak ty sądzisz? Mam nadzieję, że dowiemy się od Izraelczyków wszystkich informacji na temat tego, co się stało. Jednocześnie uważam, że ambasador popełnił błąd i przynajmniej pierwszego dnia należało po prostu pochylić głowę jakby w żałobie po śmierci ludzi, nie tylko Polaka, tylko wszystkich tych pracowników organizacji humanitarnej, którzy zginęli. I tyle. I to był jedyny krok, który powinien był zrobić. Jedyna rzecz. Powinien był powiedzieć, stało się coś strasznego, pochylmy głowę w milczeniu, koniec, kropka. Na wszystkie inne pytania przyjdzie odpowiedź później. To nie jest ten moment, moim zdaniem. Natomiast ja głęboko wierzę w to, ponieważ Izrael jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, jest krajem demokratycznym, więc wierzę głęboko w to, że śledztwo pokaże całą prawdę o tym, co się stało, bez względu na to, jak bardzo będzie to niewygodne dla rządu izraelskiego. Czy należy śledztwo międzynarodowe prowadzić? Znaczy, ja nie widzę powodu w tej chwili, żeby to miało być śledztwo międzynarodowe. Poczekajmy, jeżeli Izrael zrobi to śledztwo i na koniec powie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, w ogóle nie ma sprawy, no to trzeba będzie podejmować następne kroki, na przykład podawać Izrael do sądów międzynarodowych, żeby się dowiedzieć prawdy. Radosław Sikorski, szef naszego ONZ-u, dość stanowczo zareagował, jak ty oceniasz? W ogóle polski rząd stanowczo zareagował. Myślę, że trochę nie miał wyboru. Myślę, że też wypowiedzi ambasadora izraelskiego postawiły polskich polityków trochę pod ścianą. I oni musieli w ten sposób zareagować. Jakby no, zginął polski obywatel, tak? Znaczy z punktu widzenia Polaków, to jest jedyna rzecz, która nas w tym momencie obchodzi i mamy prawo się domagać wszystkich informacji na ten temat. I tyle. Ja myślę, że nie mieli wyboru. Ani pan Sikorski, ani pan Kosiniak-Kamysz, który też się bardzo gwałtownie wypowiedział w tej sprawie, ani premier Tusk. A czy coś byś, czy te wydarzenia byłyby jeszcze jednym rozdziałem w waszej książce? To znaczy, ta książka oczywiście jest napisana... Mówię o tym nieszczęściu. Tak, oczywiście, całym, oczywiście, prawda, że tak. Się zdarzyło. I myślę, że ta... myśmy z Johnem, pisząc tą książkę, postanowili, że nie ma pytań, na których nie można zadać. Więc absolutnie żałuję bardzo, że nie możemy w tej książce napisać o tym, co się stało. I Johnny się też nie może wypowiedzieć. Johnny był oficerem armii izraelskiej, ma jak każdy Izraelczyk, więc był w wojsku. Więc ma pojęcie, jak Izrael armia funkcjonuje i bardzo mi się chciało, żeby się wypowiedział w tych sprawach. Zresztą on się wypowiedział, jak państwo wiedzicie na jego Instagram, on jest w tej chwili w Izraelu, to opowiadał o tym, co myśli na temat tego, co się stało. A przytoczyłbyś w dwóch słowach? Tak, znaczy on jest, powiedział, że po pierwsze, John się trochę zachował tak, jak powinien się ambasador zachować. To znaczy pierwszego dnia nie komentował w żaden sposób, tylko powiedział wyraźnie, że będzie się modlił za rodziny zmarłych i że to jest taki moment, kiedy trzeba w ciszy po prostu uczcić ich pamięć. A potem następnego dnia powiedział, że wierzy głęboko w to, że armia izraelska poda wszystkie informacje
na temat tego, w jaki sposób zapadła decyzja, co się stało, czy to był błąd, czy świadoma decyzja. Jeśli błąd, to dlaczego się zdarzył, a jeśli świadoma decyzja, to dlaczego została podjęta. Jasne. Czy po tym, jak powstała ta książka, masz takie poczucie, że zmierzacie do rozładowania polskiego antysemityzmu w jakiejś mierze? Trochę jest taki cel, bo ja uważam, że bardzo duża część, oczywiście są antysemici, którzy bardzo dużo wiedzą na temat Żydów. Pan Grzegorz Braun jest na przykład takim przykładem, który w zasadzie po prostu żyją z tego, że są antysemitami, więc niczego się po nich dobrego nie spodziewa. Można z tego żyć. Oczywiście, że można. Naturalnie, że tak. Pamiętasz, był taki pan, który już nie będę przytaczał jego nazwiska, który był wydawcą samych treści antysemickich. On się specjalizował w pisaniu książek. Chyba wiem, o kogo ci chodzi. On robił bardzo duże pieniądze. Antysemici sfinansowali mu dobre życie. Więc można z tego żyć oczywiście. Natomiast ja uważam, że duża część antysemityzmu wywodzi się z niewiedzy i z tego, że my się boimy tego, co jest obce. Jak czegoś nie znamy, to się tego boimy. I na przykład bardzo dobrym krokiem po 11 września, po atakach 11 września było całe zalanie krajów zachodnich wiedzą o islamie. Myśmy się bardzo dużo dowiedzieli o islamie, o muzułmanach. To było super i to było bardzo dobre. I to było w tej całej koszmarnej tragedii, to było coś dobrego, co wynikło z tego, że nasza wiedza po prostu o tym świecie się powiększyła gwałtownie. I ja uważam, że jak się czegoś dowiemy o Żydach i zrozumiemy, że Żydzi są tacy sami jak my, to znaczy składają się z mądrych ludzi, głupich ludzi oraz dobrych ludzi i złych ludzi i po prostu niczym się nie różnią od nas. I ja uważam, że Węgier, Polak, Żyd i Amerykanin to jest dokładnie to samo. Wszyscy jesteśmy tacy sami. To ten antysemityzm spadnie, przynajmniej ten antysemityzm, który ja nazywam antysemityzmem ludowym, czyli takim, w którym nikt nie chce niczego złego dla Żydów, nikt nie chce zabijać Żydów, nie chce robić pogromów, ale generalnie się o nich źle wyraża i moim zdaniem zdecydowana większość tego rodzaju antysemityzmu wynika z ignorancji. A w 2024 roku masz wrażenie, że antysemityzm się wycofuje, rośnie? Nie, uważam, że jest go więcej. Więcej nawet? Tak, zwłaszcza po 7 października. Uważam, że 7 października i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie od tego czasu spowodowało gwałtowny wzrost antysemityzmu. Tak jak powiedziałeś, zwłaszcza po stronie lewicy, to jest bardzo widoczne, tej skrajnej lewicy. To tak frapujące jest, bo to jest niby przeciwintuicyjne, ale widać to w wielu krajach. We Francji, w Wielkiej Brytanii przecież też była duża sprawa i nadal jest. Pan Corbyn, czyli były lider Partii Pracy, który jeden z najważniejszych polityków tej partii, który przez lata się bronił przed takim stempelkiem antysemity. Dzisiaj już w ogóle tego nie ukrywa. To w ogóle jedzie po Żydach po prostu jak chce. Więc tak, my jesteśmy przyzwyczajeni, jakby masz rację, intuicyjnie uważamy, że to skrajna prawica jest antysemicka. No, nacjonalizm, prawda? I oczywiście jest. Dalej, a tu jest inaczej. Ale skrajna lewica też ma za uszami swoje. Może dodajmy dlaczego, bo to są też takie czasami bardzo proste, jeśli nie prymitywne po prostu powiązania, że dla części lewicy no to jest związane z tym, że Żydzi to wielki kapitał i tego typu stereotyp bardzo mocno na lewicę oddziaływał i oddziałuje, jak się okazuje. Różne teorie spiskowe, takie przeciwko kapitalizmowi i tak dalej, też są powiązane od lat i to już dużo badań na ten temat było. Nie wiem, czy znasz ten dowcip, jak siedzi dwóch starych Żydów w Central Parku w Nowym Jorku i czytają gazety. Jeden z nich czyta New York Timesa i patrzy tak przez ramię i mówi: Ichak, czy to szalałeś zupełnie, czy ty czytasz gazetę komunistycznej partii USA? Co ty robisz w ogóle? A Ichak na to mówi: oczywiście, że czytam tą gazetę. Zobacz, ty czytasz New York Timesa, u ciebie tu spalili synagogę, tam pobili Żyda. U mnie Żydzi rządzą światem. I to jest gorzki, prawda. Kolejny tak. Gorzki żart nam opowiadasz. Słuchaj, to skoro już żeśmy wspomnieli o tym naszym polskim podwórku i reakcjach na Izraela, no to twoja ogólna ocena rządu w tej chwili jaka jest? Bo znowu mówiliśmy o lewicy. A lewica sobie wypuszcza pociski w stronę rządu, nie jest zadowolona. Tak. Przypomnijmy, partia Razem w ogóle już do rządu nie weszła. I to znamienne, wydaje mi się, to jest też znamienny gest, że lepiej jest krytykować niż współrządzić. Uważam, że ten rząd rządzi w najtrudniejszych warunkach, w jakich przyszło rządzić jakiejkolwiek władzy w Polsce
Mam na myśli oczywiście wolną Polskę po 89 roku. Być może rząd w 89 roku, który musiał reformę gospodarczą, znaczy zbudować wolny rynek w Polsce, był w trudnej sytuacji, ale wydaje mi się, że ten rząd jest jednak w trudniejszej, zarówno z powodów wewnętrznych, czyli tego, co poprzedni rząd zostawił po sobie, jak i z powodu tego, co się dzieje na zewnątrz Polski, czyli w Ukrainie, w Unii Europejskiej i w wielu innych miejscach. Donald Trump za chwilę wróci. No to wszystko to powoduje, że ten rząd doszedł do władzy w dramatycznie trudnych okolicznościach. To powiedziawszy, uważam, że ten rząd sobie radzi nieźle, aczkolwiek jest, jest dużo problemów. Ja na przykład patrzę na obietnice złożone przedsiębiorcom, które niespecjalnie są realizowane i moim zdaniem nie będą realizowane. Zmian w ordynacji podatkowej nie ma i moim zdaniem nikt nie wie, jakie będą te zmiany i kiedy one będą, bo to też zapowiadać zmiany to jedno, ale myślę, że wszyscy się już nauczyliśmy, że to, co politycy mówią, nie należy specjalnie się tego przywiązywać, należy się przywiązać do tego, co robią. I to jest jakby kluczowe. Więc nie wiem, czy te zmiany kiedyś będą. Z drugiej strony rozliczenie PiSu i rozliczenie poprzedniej władzy jest super ważne i powinno nastąpić, ale nie powinno być jedyną rzeczą. I też na przykład to, co się dzieje wokół praw reprodukcyjnych. Ja lewicę rozumiem, dlaczego jest wkurzona tym, co się dzieje, a raczej tym, co się nie dzieje wokół tej sprawy, bo wydawałoby się, że to są proste rzeczy, trzeba szybko je przez Sejm przeprowadzić. Nawet jak ich prezydent nie podpisze, no to już będzie jego problem, to on bierze to na siebie, ale przez Sejm to trzeba przeprowadzić. Ale co, uważasz, że generalnie rząd koalicyjny powinien podejmować inicjatywy ustawodawcze w kluczowych sprawach, nawet jeśli zostaną storpedowane przez Andrzeja Dudę, czy ten pseudotrybunał konstytucyjny? Posłowie są od głosowania, a nie od... Prezydent jest od podpisywania ustaw. Każdy robi swoje. Sejm ma przyjmować ustawy. Jeżeli prezydent je zawetuje, no to jest jego odpowiedzialność. Ale Sejm... Znaczy trudno jest obwiniać prezydenta za to, że wetuje ustawy, których nie ma. No nie ma ich, więc on nie wetuje ich. Więc... No coś tam zawetował. Czegoś tam nie zawetował, ale w tych sprawach trudnych po prostu trzeba te ustawy przeprowadzać. Prezydent wetując je bierze na siebie odpowiedzialność za nie. I wtedy rząd jest czysty. Znaczy rząd ma jasną sytuację. Przyjęliśmy ustawę, prezydent jej nie podpisał, nie mamy wystarczającej większości w parlamencie. Trudno, no zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale nie zrobili wszystkiego, co mogą. Słuchaj, a jak oceniasz wobec tego, bo mówisz, że rozliczenia nie powinny być wszystkim, no ale są tutaj istotną częścią tej agendy. Przyglądamy się przede wszystkim pracom komisji śledczych. Ty jako człowiek tutaj mediów na pewno masz swoje zdanie. Ja chcę dodać tylko takie pytanie z tezą. Nie masz wrażenia, że skład osobowy niektórych komisji jest jak polityczne samobójstwo, bo intelektualny poziom niektórych posłów jest po prostu tak żenujący, że ja mam wrażenie, że to jest rodzaj politycznego samobójstwa powoływanie ich do komisji, bo po prostu ci ludzie są beznadziejnie słabi intelektualnie, no. Ja nie wierzę w komisje śledcze. Uważam, że to jest fajnie, się w telewizji ogląda, wszystkim, zwłaszcza jak jest jakaś awantura, to wszyscy to lubimy oglądać, to jest ludzkie. Natomiast jeśli chodzi o dojście do prawdy na temat tego, jak poprzednia władza funkcjonowała, kluczowa jest prokuratura. Wszystko, co wiemy do tej pory, zwróć uwagę, że 99% informacji, które mamy na temat tego, jak funkcjonowała poprzednia władza, pochodzi z mediów. Natomiast całą prawdę, a to jest tylko górek, znaczy czubek góry lodowej, to co media ujawniły. Więc całą prawdę może ujawnić tylko prokuratura i uważam, że w jej rękach leży tak naprawdę rozliczanie PiSu i na koniec muszą być akty oskarżenia, bo jeszcze to, że wszczęte śledztwo, to poprzednia władza to robiła, zobacz, wszczynała śledztwa bez przerwy w każdej sprawie, potem nic z tego nie wynikało. Najsławniejszy przykład to jest ta inwigilacja dziennikarzy, o której Jarosław Kaczyński mówił na komisji śledczej, wymieniając zresztą mnie z nazwiska, co mi bardzo, tak powiem, było ciekawe. Natomiast ja tylko przypomnę, że to śledztwo było prowadzone przez prokuraturę pisowską i zostało umorzone. I to jest cała prawda o inwigilacji dziennikarzy. Gdyby to była prawda, to nie mam wątpliwości, że Donald Tusk by siedział w więzieniu dzisiaj, a nie był premierem. Ale nie było tego śledztwa realnego, albo było i nic nie ustalono i zostało zamknięte. Więc ja wierzę w prokuraturę i wierzę w akty oskarżenia. Chcę zobaczyć akty oskarżenia i sprawy sądowe. I to będzie moment prawdziwego rozliczenia. A wiesz, że to jest wielkie napięcie między czasem medialnym, a czasem wymiaru sprawiedliwości, bo Wąsik i Kamiński, to jak trafili do więzienia, to wszystkim trzeba było przypomnieć, kim był Andrzej Lepper. Słuchaj, no oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że obaj wierzymy w, znaczy nie wydaje mi się, tylko wiem, że obaj wierzymy w państwo prawa i że prawo jest najważniejsze i że zgodnie z prawem
komisje śledcze moim zdaniem nie mają w Polsce, wiesz, my się wszyscy patrzymy na Amerykę i te komisje śledcze w Stanach Zjednoczonych, komisja śledcza w sprawie Watergate i w sprawie działalności CIA, chyba najsławniejsza, tak? Ale też na przykład komisje śledcze w sprawie afery, w sprawie romansu Billa Clintona z Moniką Lewinsky. Cokolwiek sądzimy na temat tej historii, te komisje śledcze miały realną możliwość dojścia do prawdy, bo tam inaczej działają te komisje śledcze. U nas komisje śledcze polegają na tym, że politycy się pokazują w telewizji i kto jest sprytniejszy, i kto jest mądrzejszy, i kto jest lepiej przygotowany. Ale oni są nieprzygotowani. Czy to nie jest niedźwiedzia przysługa? Wiesz, patrzę na te osoby. Ani ten pan czy pani, prawda, nie potrafi się wypowiedzieć po polsku. Pyta osobę, która przed nim się znajduje, jakie ma pani wrażenia? No po prostu, wiesz, to jest komedia, no w wrażeniach to sobie można porozmawiać po filmie fabularnym. Ja ci teraz zdradzę, oświetlę cię, zdradzę ci najważniejsze zadanie polityka w Polsce. Mieć dobrą setkę do telewizji. Wiesz, to nie są dobre setki. Jacy politycy są takie setki. Ale tak czy inaczej, oni uważają, że najważniejsze to jest pokazać się w mediach. Praca merytoryczna, oczywiście są posłowie świetni merytorycznie, ale oni giną w tym tłumie. Jakby w tym tłumie ludzi, dla których naprawdę to, żeby oni fajnie w telewizji wypadli. Zobacz, dlaczego, że naprawdę uważam, że komisja śledcza polega na tym, że poseł zadaje pytanie 15 minut, z czego 14 minut jest jego oświadczenie, to jest komisja śledcza? Ale komisja to wyobraźmy sobie prokuratora, który przez 15 minut mówi, a na koniec mówi, to prawda czy nie? Nieprawda. A to dziękuję, następne pytanie. Tak. A jakie pana wrażenie jest? Słuchałem, zajęto się sprawą pana posła Kaczyńskiego Jarosława i po prostu słuchałem tego i nie wierzyłem własnym uszom, jak głupie pytania można zadać. Ale zobacz, tam przy okazji przesłuchania pana Kaczyńskiego odmówił złożenia przysięgi. Komisja nie była przygotowana. Scenariusz i podjęła złą decyzję, moim zdaniem, prowadząc dalej to przesłuchanie. Oni powinni byli je przerwać. Bo jaką mamy teraz sytuację? W tym momencie to nie było przesłuchanie, możesz tak nawet powiedzieć. W ogóle tylko pogadanka. I zobacz, jakie to jest poniżenie dla komisji śledczej. Naprawdę, ja też mogę przyjść, jak zostanę wezwany przez komisję śledczą, powiedzieć, nie składam przysięgi, wszystko, co wam powiem, może to jest prawda, może nieprawda. Naprawdę, gdzie tu jest jakiś prestiż państwa i prestiż parlamentu? Oni powinni byli przerwać to przesłuchanie, spotkać się bez świadka i zdecydować, co robią. Czy wysłają zawiadomienie do prokuratury, zmuszają go do tej przysięgi, nie mam pojęcia. No ale to do tego kasada. Ci ludzie są beznadziejnie nieprzygotowani do tego, bo to jest kwestia tego, że nie trzeba poznać materiał. To jest ciężka praca. Ja przypominam sobie komisję Rywina, na której też jak pracowała, wieszano psy, to żeby nie było pani Błochowiak i tak dalej, kto pamięta, to śmiano się z tej komisji. Ale to wygląda jak Formuła 1 w porównaniu z tym... To była jedyna komisja, która coś ustaliła, ale wtedy jeszcze wszyscy się bali komisji śledczych, bo właśnie mieli skojarzenie amerykańskie, że trzeba na tej komisji powiedzieć prawdę, bo jak nie powiem, to coś mi się złego stanie. Dzisiaj ci ludzie, którzy występują przed komisją śledczą, wiedzą, że im się nic nie stanie. To właśnie pan Kaczyński to pokazał. Mogę odmówić przysięgi, a potem mogę mówić swoje, w ogóle się nie przejmuję waszymi pytaniami, mówię, co mi się podoba. Zobaczysz, za chwilę będziemy mieli posłów PiSu czy polityków PiSu, którzy, nie wiem, będą książkę telefoniczną czytać na tej komisji śledczej, bo nic za to nie grozi. Czemu nie, prawda? A powiedz mi, prokurator. Przed prokuratorem nikt taki nie będzie. Tego nie widać w mediach aż tak bardzo. Ale widać akty oskarżenia w mediach. I widać, że są rozprawy sądowe. Wybory samorządowe, powiedz mi, jakie masz przewidywania? Czy te ponad już 100 dni rządu to przełoży się na sukces, na porażkę, na remis? Wydaje mi się, że wybory parlamentarne pokazały, że Donald Tusk ma albo dostęp do jakichś super analiz, albo ma po prostu rzeczywiście tak niesamowite wyczucie sytuacji politycznej, że kiedy Donald Tusk mówił przed wyborami, że jesteśmy na krawędzi wygranej, tak widać było, nie mógł powiedzieć, że wygraliśmy już, ale widać było, że on wiedział, że to idzie w bardzo dobrą stronę. Większość obserwatorów nie widziała tego. I myśmy, jakby ta frekwencja, która się potem przełożyła na wynik, większość z nas zaskoczyła. Więc ja trochę się teraz nie chcę przez szereg wybiegać. Jeżeli Donald Tusk mówi o tym, że te wybory dobrze wypadną dla koalicji rządowej, to zakładam, że tak będzie i myślę, że one wypadną dobrze. Nie wiem do końca, czy... No, musi tak mówić, wiesz, żeby mobilizować obóz swój. Na podstawie doświadczeń z poprzedniej kampanii uważam, że być może wie, co mówi. Natomiast też zwracam uwagę, że planem maksimum było
pozbawienie PiS-u władzy we wszystkich sejmikach poza jednym, no to Podkarpacie to tam mówiono, no to, to może się uda. To znaczy, byłby sukces. Jeżeli PiS zostanie odsunięty od władzy w Podkarpaciu i straci wszystkie sejmiki, to jest katastrofa dla PiS-u. Znaczy, to jest naprawdę koniec świata. Natomiast jeżeli PiS utrzyma Podkarpacie i nic innego, to dalej jest klęska PiS-u. Natomiast każdy inny sejmik, który PiS utrzyma, będzie jego no może nie zwycięstwem, ale nie będzie porażką PiS-u. I wtedy te wybory będą takie troszkę zniuansowane bardzo. Prawda, chociaż powiem ci, że ten występ Donalda Tuska w Krakowie przypomina o tym, że Donald Tusk chyba za późno włączył się w tę kampanię samorządową. Nawet z tego występu wynikało dość jasno, dlaczego tak zrobił, bo wygląda na to, że człowiek jest po prostu choćby kryzysem w rolnictwie ostro zajęty, nie mówiąc już o sprawach Ukrainy, które trzeba krążyć między Kijowem a Waszyngtonem i to jakby jest co robić, prawda, niewątpliwie, ale wybory się wygrywa w Polsce i mam wrażenie, że ten występ, który był potrzebny w Krakowie, nie wiem, czy nie za późno trochę. Co powiem ci, na podstawie wyników czytelnictwa tekstów o kampanii wyborczej mogę powiedzieć, że Polaków niespecjalnie te wybory obchodzą. To niekoniecznie... Czyli co, niska frekwencja będzie? Nie, to znaczy właśnie chcę powiedzieć, to niekoniecznie oznacza, że będzie niska frekwencja. Być może Polacy są zdecydowani, nie potrzebują żadnych informacji. Po prostu wiedzą, głosuje na PiS, głosuje na Platformę, głosuje na Lewicę, cokolwiek. Na polaryzacja PSL. Zadecyduje. Że tak? Jakby ta polaryzacja z kampanii wyborczej poprzedniej nadal trwa, no zresztą to widzimy, ona nadal trwa realnie i być może kampania wyborcza w ogóle nie jest potrzebna, bo tak jak mówię, wszyscy są wiedzą, na kogo chcą głosować i nikt nikogo już tutaj nie przekona do niczego. Być może tak jest, ale też a propos tego, co powiedziałeś sekundę wcześniej, wielkim sukcesem tego rządu jest bardzo szybka odbudowa pozycji Polski w Europie i ona jeszcze nie jest zakończona i Polska nie jest tam, gdzie była przed 2016 rokiem, no ale jesteśmy jednak bardzo daleko na tej drodze. To jest prawda, potwierdzam, chociaż tu znowu niuans, na przykład te ręce opadają, jakie stereotypy w Europie Zachodniej dominują. Jest po tym spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, o którym my dużo mówili, prawda, cieszyli się, że odbudowa pozycji. Potem audycja, bardzo ważna audycja we francuskim radiu, prawda? Francja, Niemcy, czy pojednanie. I tam przy okazji wspominano jakiegoś premiera z Europy Środkowo-Wschodniej. Europa Środkowa zawsze była mało istotna i w związku z tym my musimy dwukrotnie więcej pracy wykonać, żeby ta Europa Środkowa była niech, na mapie. Oni się opanują. I to, co zrobił PiS, to po prostu zawalił nam ten budynek, który już był budowany i teraz musimy go od nowa wznosić jeszcze raz. Więc to jeszcze raz podkreślę, nie jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy przed 2016 rokiem, ale jesteśmy na tej drodze i to jest na pewno jeden z dużych sukcesów tego rządu. Ja mam dużo zastrzeżeń do ministra Sikorskiego, jeśli chodzi o styl, w jakim pracuje, bo przypomnę, że dalej nie było żadnej debaty w Sejmie o polityce zagranicznej realnej, nie odbyło się coś takiego, a uważam, że ale powinno. Radek Sikorski, jakieś zaskoczenia? No, to nie jest zaskoczenie. Typowy Radek Sikorski. To prawda, no. Ale jednak niewątpliwie jest to właściwy człowiek na właściwym stanowisku, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, jak mało kto w Polsce się nadaje do pełnienia tej funkcji i to widać, no na każdym kroku to widać, jeszcze raz powtórzę, wolałbym, żeby trochę więcej czasu poświęcił ludziom, którzy mu płacą za tą pracę. Słuchaj, na koniec polećmy książkę, ja poleciłem twoją książkę, Bartosz Węglaczek, tak. Johnny Daniels, a ty polecasz Johna Le Carré. Tak, to ja polecę Johna Le Carrego, ale to nie jest kolejna powieść szpiegowska czy sensacyjna Johna Le Carrego, tylko to jest zbiór jego listów. To jest korespondencja ze wszystkich lat jego życia. Książka się nazywa A Private Spy, czyli prywatny szpieg. Prywatna strona szpiega, tak chyba można by to przetłumaczyć. Powiem ci, że jestem zaskoczony tym, jak wspaniałe listy on pisał. I ten świat, który się buduje, tam są listy naprawdę do, przeczytam tylko parę nazwisk, Graham Greene, Sir Alec Guinness, Hugh Laurie, Ben McIntyre, autor najlepszych książek szpiegowskich w tej chwili, Gary Oldman, Philip Roth, Philip Sands, Margaret Thatcher, z którą korespondował. Jest, a co cię jakiś jeden smaczek jakbyś wydobył z tego? Polski, wiesz, jest tam zaskakujący fragment Polski, on próbował w latach 80. spowodować, ponieważ uznał, że Polska się, że Europa Środkowa się troszkę bardziej otwiera, więc spróbował wysłać swoje książki do wydawców w Polsce, żeby je wydali w Polsce. I kolejny raz mu kolejne wydawnictwo napisało, że nie mogą podjąć tej decyzji, ponieważ rękopis nigdy do nich nie dotarł. Aha. I on pisze do swojego agenta literackiego, mówi, wiesz co, już się poddaję, cieszę się tylko, że ktoś ze Służby Bezpieczeństwa Polskiej czyta i chyba lubi moje książki, skoro je wszystkie przechwytują. I to jest śmieszne bardzo, muszę powiedzieć. Ja dwie rzeczy z Johnem Le Carrem sobie przypominam. Może ty pamiętasz
tytuł książki, w której jest fragment polski, bardzo taki rozbudowany. O, tak, Looking Glass War. To jest, i tam pada zdanie takie, które myślę, że pochodziło od autora. To było uderzające. Gdyby Polacy wiedzieli, jak Brytyjczycy ich traktowali w XX wieku, to nie żywiliby takiej sympatii, którą żywili, tylko chyba by nabrali obrzydzenia. Mniej więcej takie zdanie pada u Lekareja. To jest Looking Glass War, to jest książka, w której Polak jest głównym bohaterem. Polak, którego Brytyjczycy wysyłają z tajną misją do NRD. Bo to się dzieje, to jest stara książka Lekarego bardzo, się dzieje oczywiście w czasie zimnej wojny i spalają go, to znaczy on zostaje złapany i ginie z powodu błędów, znaczy z powodu indolencji brytyjskiego wywiadu, więc to i nie tam jest... pada takie zdanie, a druga rzecz, jeśli chodzi o to, to jest jego książka, to jest A Private Spy, jest A Perfect Spy, to jest książka, Idealny Szpieg po polsku chyba, to jest książka, która jest tak dobrze napisana, że Philip Roth napisał, że od tego momentu John le Carré nie powinien być traktowany jako wybitny pisarz powieści szpiegowskich, tylko po prostu jako wybitny pisarz. To jest, zresztą tu są te, są listy z Grahamem Greenem, są fantastyczne. Philip Roth też tu jest w tej książce, jego korespondencja z Rothem. Ja uważam, że John le Carré, absolutnie nie można go opisywać jako pisarza książek szpiegowskich. To jest po prostu niebywały pisarz, który podniósł literaturę XX wieku i XXI na wyższy poziom. Absolutnie. I wybitny pisarz polityczny, bo to są tematy tak gorące za każdym razem. Tak, aczkolwiek ja się z nim już nie zgadzałem potem bardzo często w jego poglądach, natomiast każdą książkę z wypiekami na twarzy czytałem, więc to tylko świadczy o tym, jaki dobry pisarz był z niego. Proszę Państwa, polecamy zatem obie książki. Mam nadzieję, że ktoś się wyda po polsku. Tak. O, myślę, że tak. No John le Carré jednak jest w Polsce, miał grono fanów. I ten sposób, w jaki się pisze listy, ja powiem ci, że żałuję bardzo, że odchodzimy od tego. On zresztą pod koniec życia pisał listy mailem, już nie pisał na papierze. I to widać różnicę. Właśnie nie widać. No właśnie nie? On bardzo poświęcał dużo czasu na pisanie tych listów. Uważam, że powinniśmy tego wrócić. I uważam, że powinniśmy do siebie znowu zacząć pisać piękne listy, nawet jeżeli one będą e-mailem. A to jest powód, żeby Poczta Polska może nie upadła. Proszę Państwa. Bartku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję również Państwu. Nad sukcesem naszego spotkania czuwali Kamil Czudej i Zofia Majszak, ale Prawo do Niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, darowizną cyklicznym i uwaga, tadam, przekazywanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna. Proszę Państwa, chcemy rozmawiać o polityce bez cenzury, bez oglądania się na algorytmy i polecać książki Johna le Carré, to sam mu się nie zrobi, więc z góry Państwu dziękuję za to, że Państwo nam pomagają, za to, że Państwo pomagają nam się rozwijać i prowadzić takie rozmowy jak dziś. Dziękuję zatem raz jeszcze, Bartku. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.